Niewydolność serca to niewydolność mięśnia sercowego jako pompy, czyli brak możliwości zapewnienia prawidłowej perfuzji krwi przez narządy i tkanki istotne dla życia. Jakie są główne przyczyny tej niewydolności? Z jednej strony mogą być to ciężkie wrodzone wady serca, ale również mogą być to zaburzenia rytmu serca. Mogą to być również choroby zapalne. Niewydolność serca może być obserwowana zarówno w chorobach wstępnie, pierwotnie ulokowanych w sercu, ale również w chorobach zupełnie innych narządów. Na przykład objawy niewydolności serca możemy obserwować u noworodków i niemowląt z ciężkimi zakażeniami ogólnoustrojowymi. Te objawy są bardzo złożone i w zależności od stopnia nasilenia niewydolności spektrum tych objawów może być bardzo szerokie. Najbardziej typowym objawem niewydolności serca jest po prostu przyspieszenie jego czynności. Możemy spodziewać się również obniżenia ciśnienia tętniczego. Możemy obserwować trudności w oddychaniu i duszność. Możemy obserwować powiększenie narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Możemy obserwować akumulację płynu w naturalnych jamach ciała, na przykład w otrzewnej, w opłucnej. Możemy wreszcie obserwować obwodowe obrzęki, obrzęki kończyn dolnych, które typowo występują u dzieci, które już swoją większość czasu spędzają w pozycji pionowej. One typowo występują na kończynach górnych. Także niewydolność serca może być objawem wszelkich patologii serca, ale również patologii pozasercowych. Jakie są jej objawy wprost dla dziecka? Generalnie jest to ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego. Dziecko może mieć nieprzyjemne objawy typu duszności, typu osłabienia, czasami utrat przytomności, które mogą pojawiać się tylko przy ciężkim wysiłku, ale mogą pojawiać się również przy zwykłej aktywności życia codziennego. Wszystko to zależy, jakie jest nasilenie niewydolności serca. To jest bardzo złożony problem i może być bardzo skąpoobjawowy, a może prowadzić do stanu bezpośredniego ciężkiego zagrożenia życia.